Witaj, dzień dobry. Cóż, doczekaliśmy się obowiązkowych masek, ale ja jestem w miejscu, w którym raczej nikt tutaj nie będzie przechodził. Nikogo nie jestem w stanie w żaden sposób zarazić, dlatego tąże maskę mogę spokojnie zdjąć. Mamy kolejny dzień pandemii, wszędzie dookoła koronawirus, ale życie to nie tylko koronawirus. Kręci się również wokół innych spraw, są inne rzeczy, inne tematy. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy tego wyeksploatowanego już mocno wiruska zostawili w spokoju. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Ci kilka historii z mojego życia. Prawdziwe historie, które wydarzyły się naprawdę. Mam nadzieję, że to Cię w jakiś sposób zainteresuje. Zacznijmy od historii, która wydarzyła się dość dawno. Był to czas późnego liceum, początku studiów, mniej więcej jakoś tak. Lubiłem się w tym okresie włóczyć, a szczególnie lubiłem się włóczyć po Bieszczadach. Co roku razem ze znajomymi organizowaliśmy sobie taki wypad w Bieszczady. Dla mnie to było mało. Jeszcze przynajmniej raz, często dwa lub trzy razy w roku jechałem w te Bieszczady sam. Chodzenie po górach samemu jest zupełnie inne, nic Cię nie rozprasza. Nie musisz trasy, decyzji z nikim uzgadniać. Poza tym bardziej chłonie się tą przyrodę. To było na jesieni. Na jesieni Bieszczady są szczególnie piękne. Przyjechałem. Przyjechałem do Cisnej wczesnym popołudniem. Było jeszcze trochę czasu, więc nie było sensu tam szukać noclegu. Postanowiłem pójść z tej Cisnej na Jaworzec. To najbliższe schronisko, zresztą bardzo pięknie położone. Można było iść oczywiście ulicą, bo tam ulica mniej więcej dochodziła. Natomiast nie po to tu przyjechałem w góry. Wszedłem w góry, w środek lasu, swoimi ścieżkami. Dużo ścieżek już dosyć dawno tam jeździłem, dużo ścieżek znałem. Wiele miałem naniesione na taką mapę specjalną, którą żeśmy wraz ze znajomymi wspólnie uaktualniali. Nanosiliśmy drogi, dukty, których nie ma na mapie tej oficjalnej. Góry, przyroda, ja. No po prostu cudowne, fantastyczne przeżycie. Idę, chłonę, napawam się. Całym sobą się cieszę. Aż do pewnego momentu. W pewnym momencie, już kiedy zaczynało się ściemniać, zorientowałem się, że zupełnie nie wiem, gdzie jestem. Nic mi niczego nie przypomina, żadnych znajomych punktów. Mapa. Dobrze, cóż mi po mapie, kiedy nie wiem, w którym miejscu tej mapy jestem? Po prostu się zgubiłem. Późno, ściemnia się. Nie bardzo wiem, co robić. Chodzić na siłę, szukać, mogę się zakałapuczkać jeszcze gdzieś bardziej. Więc postanowiłem, że noc spędzę gdzieś tu pod krzaczkiem. Nie było to dla mnie wtedy żadnym problemem. Tylko trzeba znaleźć jakiś potok. Potok, żeby można było się umyć, można się było napić. Schodzę troszeczkę w dół, znalazłem potok. Ale co? Zaczyna padać deszcz. Drobniutki, coraz gęstszy, prawie ciemno, pada deszcz. Trochę taka niezbyt przyjemna sytuacja. Ale co, będę teraz latał po nocy i szukał czegokolwiek? Bez sensu. Miałem płaszcz przeciwdeszczowy, zawinąłem nim plecak, usiadłem na tym plecaku. No lepiej, żeby zmokło to, co jest na mnie, niż to wszystko, cała reszta, która w plecaku została. Usiadłem. Pogodziłem się z tym. Wyobraziłem sobie, że rano, jak będę mokry, każda niteczka na ubraniu, wyobraziłem sobie ten deszcz spływający po plecach. Ale cóż, no, nie mam wyjścia, prawda? Rozejrzałem się dookoła, patrzę, mostek. Jakiś dziwnie znajomy ten mostek. Od mostka ścieżeczka, też jakbym ją znał. Podnoszę oczy wyżej. Światła schroniska. Strasznie, strasznie duża radość, ucieszyłem się, doszedłem do tego schroniska, tam oczywiście można było się wysuszyć, napić ciepłej herbaty.
Ale dlaczego ci to opowiadam? Opowiadam ci dlatego, żeby ci uświadomić, że czasami trzeba się pogodzić z tym, co nieuchronne. Jeżeli życie ci coś przynosi, nie szarpać się, za wszelką cenę nie starać się po swojemu. Życie mi przyniosło takie przeżycie w głowie swojej to już odbyłem, więc nie było sensu, żebym odbywał to jeszcze raz w rzeczywistości. Skoro odbyłem, pogodziłem się z tym, odbywanie tego w rzeczywistości zostało mi darowane. Kolejna historia, troszeczkę już później, dalej oczywiście lubię się włóczyć. Tym razem zaniosło mnie do Dakaru. Dakar, Senegal, pierwszy raz w czarnej Afryce, też niezapomniane przeżycie. Wybraliśmy się z kolegą na spacer nad ocean. Zupełnie inna przyroda, zupełnie inne krajobrazy, bezkresny ocean, fantastyczne widoki. Bardzo byliśmy z siebie zadowoleni. W końcu wracamy do hotelu. Nagle nie wiadomo skąd, jak spod ziemi wyrasta koło nas dwóch dżentelmenów. Czarni jak smoła, tylko białka oczu połyskują. Where are you from? A raczej, where are you from? No to mówimy Poland, oczywiście jak zwykle pomyłka, myśleli, że Holand. W końcu zrozumieli. Bolanda! Bolanda, Goodman, Bolanda, no racist! I zaczynają wychwalać Polaków, jacy to są wspaniali i że zupełnie w ogóle nie są rasistami. I oni w związku z tym, że Polacy są tacy fantastyczni, mają dla nas pamiątkę z Afryki. I koniecznie chcą, żebyśmy przyjęli tą pamiątkę z Afryki, mają dla nas po afrykańskiej bransoletce. Niemalże na siłę, na rękę nam wcisnęli te bransoletki afrykańskie. No, nigdy nie wiedziałem, że tam jest taka moda. Bransoletka to kawał wygiętego drutu, ale cóż, no, nie dyskutujemy, pewnie w Afryce tak się nosi. No i czy nam się podobają te pamiątki z Afryki? No oczywiście, strasznie nam się podobają, oni są cudowni. Tu się nie odchodzą. W końcu mówią, my wam daliśmy pamiątkę z Afryki, dajcie nam jakąś pamiątkę z Polski. No i zaczynamy zachodzić w głowie. Co my mamy w tych pokojach hotelowych? No nie wiem, może jakaś pocztówka, może jakieś coś. Co by im dać z tej Polski, jaką pamiątkę? W końcu pytamy ich, a jaką pamiątkę, tak mniej więcej, chociaż powiedzcie, jaką pamiątkę byście chcieli. $1 is okay. Daliśmy im po tym dolarze, odeszli, my wróciliśmy spokojnie do hotelu. Nie od razu, wtedy jeszcze tego nie zrozumiałem. Potem jakoś uzmysłowiłem sobie, że to była dla mnie lekcja. Bardzo tania lekcja, lekcja za dolara, żeby... Jeżeli ktoś cię o coś prosi, jeżeli ktoś czegoś od ciebie chce, wniknij głębiej. Zastanów się, czego naprawdę potrzebuje od ciebie. To nie musi być koniecznie to, o czym mówi. Zastanów się, jeżeli nie jesteś w stanie do tego dojść, zapytaj wprost, czego naprawdę ode mnie potrzebujesz. Możesz dać albo nie, ale żeby dać albo nie, musisz wiedzieć, czego ta osoba chce. Kolejna historia. Inny koniec świata, Nowy Jork, konkretnie przedmieścia Nowego Jorku, Bayside. Przyleciałem do tegoż Nowego Jorku na kwaterę. Przespałem się rano, cały dzień miałem wolny, rano wstałem, coś zjadłem. Za oknem śnieżyca, wiatr. No, pogoda okropna. Włączyłem telewizor. Mówią, że wiele osób nie może z powodu powody dojechać do pracy. Część sklepów nawet jest zamkniętych, bo sprzedawcy nie mogą do tej pracy dojechać. W ogóle miasto sparaliżowane. Chwilę posiedziałem, ale ile można w tym pokoju siedzieć? Wymyśliłem sobie jakąś potrzebę. Zdaje się, że chciałem koniecznie napić się coffee soda. To jest coś takiego, czego u nas chyba jeszcze nie ma. Napój gazowany o smaku kawy, czapka, szalik. Wyszedłem do miasta, jeśli to można nazwać miastem, takie te przedmieścia z małymi domkami, ale kilka sklepów jest, te większe rzeczywiście zamknięte. W końcu patrzę, sklepik otwarty,
Za ladą krząta się sprzedawca, taki typowy American boy, trochę czerwony na twarzy, trochę tłustszy niż chudszy. Wchodzę, wziąłem tą coffee sodę z półki, coś jeszcze, kładę na kontuar. On mówi, ale ja cię nie obsłużę. Ja mówię, ale dlaczego? Nie słyszałeś w telewizji? Sklepy są zamknięte, sprzedawcy nie mogą dojechać. No to ja mówię, że bardzo się cieszę, że jest taki hero i w ogóle, że on dotarł i że dzięki temu mogę zrobić zakupy, niemalże tymi zakupami ratuje mi życie. On mówi, nie, nie, ty nie zrozumiałeś. W telewizji mówili, że sklepy są zamknięte, sprzedawcy nie mogą dojechać. Ten sklep jest zamknięty. No cóż, dalej nie dyskutowałem, poszedłem 200 metrów dalej bez problemu w sklepie prowadzonym przez tak zwanych Meksyków, to co chciałem kupiłem. A mówią, że u nas ludzie są ogłupiali przez media, przez natarczywą propagandę, że ślepo we wszystko wierzą. Nie, nie, ale zastanówmy się i nie dopuśćmy, żeby było tak, jak tam się stało. Tam dla pewnego typu ludzi to, co powiedzą w telewizji, jest święte i w żaden sposób nie zderzają z tego z rzeczywistością. Robią tak, jak powiedzieli, lub tak, jak sądzą, że powiedzieli. Kolejna historia. Wróćmy do czasów liceum. Wyprawa nad morze. Wyprawa ze znajomymi nad morze. Pod namioty oczywiście. Ciepły letni wieczór. Siedzimy sobie nad morzem. No, napoje orzeźwiające oczywiście są. Jedna z koleżanek stwierdziła, że pójdzie popływać. Poszła, pływa sobie, my siedzimy, rozmawiamy, ona pływa i pływa, coś strasznie długo, machamy jej, ona nam odmachuje, dalej pływa. W końcu patrzę, że jakoś tak dziwnie ona do nas macha. Podeszliśmy z kolegą do brzegu, patrzymy, a ona płynie, płynie w naszą stronę, ale cofa się wstecz. I macha przeraźliwie. Rzuciliśmy się do wody, podpłynęliśmy do niej. Wzięliśmy pod ręce, z całej siły płyniemy do brzegu, płyniemy z całej siły, a stoimy w miejscu. Co się dzieje, to jest taki prąd wsteczny w morzu bywa. No, zdwoiliśmy wysiłki, bardzo, bardzo, bardzo to było męczące, ale do brzegu dotarliśmy. Dlaczego ci to mówię? W swoim życiu też czasem trafisz na wsteczny prąd. One są nie tylko w morzu. I może być to prąd tak silny, że w pojedynkę nie da się z tym poradzić. Proś o pomoc, nie wstydź się wtedy, proś o pomoc. Przeważnie tak bywa, że w twoim najbliższym otoczeniu jest ktoś, kto jest w stanie ci pomóc. Proś o tą pomoc ludzi, proś o pomoc Boga. Jedna uwaga, nigdy nie proś o pomoc demonów. One chętnie ci pomogą. Bardzo chętnie nawet będą ci służyć. Tylko, że potem ty będziesz służyć im. Demony są potężne. Chętnie pomagają. Tylko, że potem wystawiają fakturę. Wysokość faktury, sposób i termin zapłaty zależy tylko i wyłącznie do nich. I zaręczam ci, że taka pomoc się nie opłaca. Jak zobaczysz tą fakturę, nogi się pod tobą ugną na pewno. A więc, jeżeli trafisz na wsteczny prąd w życiu, jeżeli nie możesz sobie poradzić, korzystaj z pomocy, ale korzystaj z pomocy z właściwej strony. No, trochę się dzisiaj tutaj rozgadzałem. Zapraszam cię do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Na moich filmach znajdziesz wiele porad dotyczących zdrowia, życia, przemyśleń. To cóż, do zobaczenia.